Witam Was, kochani, jak zawsze z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana. Już miałam od Was zawiadomienia, dlaczego mnie teraz długi czas nie ma na wizji. Jak wiecie, ja mam tutaj dużo gości, mam dużo zajęć. Także w każdej wolnej chwili myślę o Was i dlatego dzisiaj też przygotowałam troszeczkę tak tematu, żeby ogarnąć tą całą sytuację, jaką mamy poprzez hipnozy, informacje. I zapraszam Was jeszcze raz do naszego Centrum Harmonii. Tak jak wiecie, dzieje się tutaj bardzo dużo. Odkrywa się teraz dużo, dużo i wiele, wiele ludzi otwierają się, dowiadują się, kim są, skąd pochodzą, dowiadują się o inkarnacjach, o swoich poprzednich życiach, co pomaga po prostu oczyszczeniu się tak zwanej karmy. To słowo karma to jest skądś nadana, nie mogę z tym nic zacząć, ale to są poprzez poprzednie życia. Coś tam się zahaczy na duszę, jakieś informacje zostają. Także w tym życiu, w dzisiejszym życiu pomaga to, żeby przejść jeszcze raz, zobaczyć. I to po prostu się to odpuszcza, odchodzi albo się rozpuszcza. Także ułatwia na dzisiejsze życie, na problemy, które powstają i nie rozumiecie tego. Pomaga to po prostu w istnieniu. Zachodzą duże zmiany w ludziach. Poza tym, że w pozytywnym się zmieniamy, narasta też duży, duży niepokój przez tą całą sytuację, nie tylko w Europie, to jest na całym świecie, cały świat jest. Tak, ja już nie wiem, czy już mówiłam o tym oficjalnie, ale ja rozmawiam z moimi klientami, z moimi przyjaciółmi, z rodziną. Mówię o tym, że nasza cywilizacja dzisiejsza kończy się, dobiega do końca. Po prostu nie ma większego rozwoju, ani w nauce, ani no w niczym nie ma. Pozostaliśmy na tym samym etapie. Tak, Biblia jest czytana od tysięcy lat, te same zdania, te same słowa, człowiek się stał posłuszny. Edukacja jest ta sama. Od rozwoju istot na Ziemi, czy teoria Darwina jest do dzisiaj, to jest bzdura. Zauważyliście, to jest dużo w rodzinach, rodzice wiedzą, o czym ja mówię. Dzieci buntują się już od pierwszej klasy, od małego. Po prostu są zniechęceni do szkoły, bo te dusze przychodzą z informacjami, z którymi się nie zgadzają. Kiedyś to musi być posłuszny, musieli być posłuszni, musieli tak czy tak. A dzieci teraz się odrywają od tego nadzoru, od tej pokory przed szacunkiem do nauczyciela, do rodzica, bo oni się już przebijają, oni te informacje, czy są dzieci, które nie jedzą mięsa, nie chcą jeść mięsa. Ja mam dwóch wnuków, Jean-Paul, Mia, odmawiają, jest to respektowane, bo oni mają jakieś informacje. My dajemy dzieciom wolność. A dziecko od malutkiego, zanim zostanie zmanipulowane albo zmuszone, małe dzieci wiedzą o tym, przynoszą te informacje ze sobą, pochodzą skądś tam, gdzie tego nie potrzebowały, nie znają i one mają wybór. Tak jak mówiłam, nie wolno krytykować, czy to jest wegetarian, czy wega, czy mięsożerne, tak znane. Nie wyzywajcie się, nie prowokujcie, bo to powstaje wolna scysja. Dajcie tą wolność każdy każdemu, tak jak ja chcę moją mieć wolność. Moja wolna mam po to, żeby ją wykorzystać. Bez jakiejkolwiek krytyki, co ty masz na talerzu, co ty jesz, jest tyle rozmaitych rzeczy, że każdy wie, to znaczy się ciało, daje znak i na to mam apetyt. Jak kobieta w ciąży, powtarzam, dostaje niesamowite jakieś tam zmiany w jedzeniu, kwaszonego ogórka może z dżemem zjeść i to każdy akceptuje, bo kobieta w ciąży i to chce, ma takie pragnienia, więc zostawmy to
na ogólność. Każdy ma pragnienie na coś i niech je. Ja nie krytykuję ani wegan, wegetariana, ani mięsożernych. Mamy tak skonstruowane ciała, tak, takie komórki są, że one same dają sygnały. Nie to, co jest na stole, trzeba zjeść, wypucować talerz, bo więcej nic innego nie dostaniesz. I to jest głupie, po prostu trzeba słuchać się dziecka, samego siebie. Ten, kto chcesz chleb, chcesz z mlekiem, chcesz to czy tamto, ten wybór powinien być. I przez to, jeżeli słuchamy się tego, to nawet nie wyrzucamy pieniędzy do śmieci, bo kupuje się masowo, ten zje, a trzech, czterech albo więcej nie będzie jadło i wtedy, jak się nie ma zwierząt, to trzeba iść do śmietnika. Także można kupować zawsze mniej, ale z rozsądkiem i zostawić tą wolną wolę każdemu sobie. Nie znaczy, że musi być gotowany obiad, musi być teraz i to będzie dla wszystkich. Może nie musi być ten ugotowany na ten czas obiad, może nie każdy co na życzenie sam sobie coś przyszykuje, jak są większe dzieci, doroślejsze, tak? Nie jesteśmy niewolnikami nikogo i trzeba to zaakceptować. Jeden lubi machę, jeden lubi burakę, to wszystko jest, po prostu korzystajmy z tego. Ale nie nastawiajmy jeden na drugiego. Jakaś dziwna sytuacja wynikła, ja nawet dostaję tak samo maile, czy jestem atakowana też na YouTube. I te wpisy po prostu ja likwiduję. I pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś będzie chciał mnie obrazić albo brzydko pisze, ja po prostu, to jest moja wolna wola, u mnie nie ma pola bitwy, po prostu ja likwiduję od razu i nie doprowadzam do dzikich, głupich dyskusji. Jeżeli to nie ma logiki, to nie ma sensu nawet u mnie wpisów robić, bo to się nie ukaże. Na maile też obrażające mnie, czy mnie wkładanie do szuflady, bo ja jem mięso, bo ja jem tamto, to ja jestem z ciemnej strony. No przepraszam, nie odpowiem, respektuję wasze myśli, to są wasze myśli, wasze zdanie. Mnie to nie dotyczy, ja tylko jedno, co mogę zareagować, po prostu nie odpowiadam, bo to nie ma sensu, ani logiki nie ma dla mnie. Co ja jem, jak ja żyję, to tylko ja mogę sama na to odpowiedzieć, bo ja wiem to. Ty nie wiesz, jak ja żyję, dlatego nie ma dyskusji i ja nikomu nie wchodzę w progi i nie zaglądam. Po prostu dlatego mówię o wolności osobistej i zostawiamy to. Czy ja tylko zwracam uwagę, nie atakuję nikogo, zwracam uwagę na różnice. Po prostu myślenia czy poddawanie się. Tak ja zawsze mówię, że religia zrobiła z ludzi niewolników, także te słynne baranki Boże, jest udowodnione, że te baranki Boże siedzą i to samo klepią i czy modlitwy, czy jakieś tam różańcowe, jeżeli to sprawia mu przyjemność i czuje się z tym dobrze, zostawiam, ale pomyśl nad tym, że jest coś więcej, nie to co w ręku czy przed oczami masz, że coś jest nad tobą, otwórz się tam. Z Bogiem każdy może rozmawiać sam, dochodzi, ale czyste myśli, czyste intencje, nie jakieś tam proszenie się o pieniądze, nie proszenie się, żeby mój mąż więcej mnie nie zdradzał, żeby moje dzieci nie miały tego czy tamtego przyjaciela. To po prostu nie dochodzi, to jest brudne. Krytykowanie kogoś, atakowanie kogoś, to wszystko zostaje tu przy ziemi i tu ta energia zostaje i więzi wszystkich. Robi się sieć, to jest ciemna sieć, a ta ciemna sieć istnieje, wiecie o tym, dlatego jest taki atak jeden na każdego, jest nienawiść. Ja mówiłam o tych Arabach, o islamie, który zwala się do Europy. Ja nie włączam to w to rodziny, które naprawdę chcą dobrego, uciekają ze złego, a oddzielam młodych, zdrowych, którzy są po to, przychodzą po to,
że dla nich im się należą mieszkania, domy, pieniądze. Wiadomo, że większość z nich nie ma zawodów, nie ma wykształcenia. Pracy dla nich nie ma, bo ani języka, nie, język można nauczyć, jeżeli ktoś ma do tego ochotę i chce siebie zmienić, chce wejść w tą sytuację i tam se założyć życie, tak? To jest takie odnowienie, pragnie tego. To jest inna sytuacja, ale ci, którzy przyjeżdżają po to, że kobiety to jest łatwy łup dla nich, to jest, żeby się wyżyć, żeby po prostu brać, nic nie robić, zastraszać, albo tam ciągle z jakimś się słyszy jakiś, że tu terroryzm. I to wszystko na takie wiadomości budzi się u ludzi agresja, zniechęcenie człowieka do człowieka. Przy tym jest zapomnienie, że dusze pochodzą z tego samego, odchodzą w to samo miejsce i potem się rozchodzą, tak? Także tylko wracają się po prostu w różne sytuacje, w różne kultury i są pod uciskiem, pod rozkazami, nakazami i stają się tacy po prostu sami w rozwoju, tak? Także nie jestem krytykiem, bo nie chcę sobie na to pozwolić, ale niedobrze się robi, całkowicie niedobrze, to co świat duchowy wie o tym, to miało być wymieszanie i zanik, wyrównanie się po prostu myślenia kulturowego, żeby religie ucichły, ale właśnie te większość przychodzi po to, żeby zapanować, żeby zniszczyć, żeby zagarnąć, tak. I dlatego jestem też tego przeciwnikiem. A jakby wiecie, że nikt nie przyjdzie na pieszo, to jest zorganizowane. Także nie buntujcie się na tych ludzi, buntujcie się na tych, co zorganizowali i dozwolili. Także no jest sytuacja nieciekawa. Ja dostałam prosto z ręki informacje dotyczące, co ma się stać. O tym mówić nie będę, bo to nie jest mój obowiązek. Dowiadujcie się sami. Bo jeżeli bym to powiedziała, że Gracjana tam buntuje, czy mówi coś, co jeszcze nie jest oficjalnie, dlatego unikam tego, bo nie chcę ani sobie zaszkodzić, ani wam, żebyście to dalej podawali. Dopiero może powiem, ale jeszcze nie czas, jest w tej chwili, zrozumcie to, bo nie chcę, żeby to było jako nastawienie, czy mówienie o tym. Także, kochani, jeżeli zostaniecie spokojnie, zajmijcie się, niech się każdy sam sobą zajmie. Nie zapominając o tym, że naprawdę tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, udzielcie tej pomocy. Bądźcie mili, bądźcie jako przyjaciele, nie jako wrogowie. Dlatego, że ciemna strona teraz nie może uciec z ziemi. Próbuje zniszczyć wszystko, co jest do zniszczenia. Nie możemy się temu poddać. Myślmy tylko o tym, że jesteśmy nieśmiertelnymi duszami. Powinniśmy sobie dać radę ze wszystkim i w każdej sytuacji. Nie panikujmy, nie wyzywajmy i żeby nienawiść z nas znikła. Wiecie, ja już o tym mówiłam, że największą religią jest miłość i zostaje przy tym. I miłością możemy dużo, dużo odbudować. Jesteśmy potęgą, tak? Znaczy się, nie rozumiem tych słów, oko za oko, ząb za ząb, to jest bzdura. To jest namawianie do zabijania, do niszczenia. To powinno być, jak ktoś jest zły w moją stronę, czy plunie, czy coś, tak, to można tego uniknąć, można obmyć, ale zachowaj spokój i nie musisz się zaprzyjaźniać, ale pokaż, że jesteś osobistością, także, że to cię nie poniży. Ja wiem, że to nie jest tak fajnie mówić o tym, jak się w tej sytuacji jest, tak. Ja też mówię o tym, że ja nie dam się zdeptać, nie dam się ze mnie zrobić, jak to się mówi, wariata.
Wiem, jakie niektóre tam historie są prowokowane, tak, że jestem oszustka, że jestem złodziej, że jestem taka, że siaka. To po prostu mnie oblewa, tak, woda oblewa mnie, nie. Się do tego przyzwyczaiłam. I po prostu takie kontakty mnie nie interesują i takich kontaktów ani nie szukam, ani nie pielęgnuję, bo to jest kontynuacja złego, powtarzanie tego i robić zamieszanie przeciwko komuś. I na tym polega właśnie zniszczenie. Kogoś jak chce się zniszczyć, to się niszczy, ale teraz wiem, o co chodzi i nie dajmy się zniszczyć, nie dajmy się sprowokować, tylko po prostu usuwamy ze swojego środowiska po prostu takich ludzi, zrywamy kontakty. To jest po niemiecku bardzo fajne słowo, aus den Augen, aus den Sinn. Znika z oczu, znika z głowy, z umysłu. I to jest tak najlepsze. Po prostu usuwa się i nie dajmy się prowokować z niczym. Tak, wiecie, teraz zatruwają nas z każdej strony, namawiają, żeby szczepić się, znajdują różne możliwości, żeby ludziom coś dawać. Każdemu jest jego, nie namawiam do niczego, nie mówię szczep się, nie szczep się, szukaj prawdy, masz sobie. Jeżeli przestaniesz nienawidzić, przestaniesz psioczyć, odkryjesz się, a te informacje każdy ma w sobie. Każda dusza przychodzi z informacjami. Ona jest przykryta naszym ziemskim rozumem, bo zapanował ten ziemski rozum i tutaj organizuje nam to życie, jak to się mówi. I ten dom jest ważniejszy, jest materialny, jak to, co jest we wnętrzu, my jako dusze, świadomość. Także zachęcam Was jeszcze raz, przesłuchajcie nawet 3-4 razy sesję z Pawłem, rozmowa z Bogiem. Dla mnie było to też zaskoczenie. Po prostu Wezius mi powiedział, że będzie zorganizowane bardzo, bardzo z wysokiego poziomu. Nawet się nie spodziewałam, że tak daleko mieliśmy po prostu wejście. Jestem za to wdzięczna i dziękuję po prostu co dnia Bogu, Stwórcy, Rady Dojrzałych, bo tak poprosili. Tam jeszcze jest parę nieporozumień, kto się tam źle wysłuchał. Paweł wpierw zobaczył, było mu przedstawione Rada Galaktyczna i potem była po prawej stronie, ukazała się właśnie ta Rada Bogów, Stwórca, który, ja już o tym mówiłam raz, że ja wiem o tym, te informacje dostałam już, że Stwórca, to źródło składa się z potężnych umysłów, znaczy się z potężnych istot, tak? Że to nie jest coś jednego, że to jest kilka i to jest połączone. Także wsłuchujcie się dobrze, żeby nie było tam jakichś konfliktów. Mamy teraz spotkanie, jest zapowiedziane, następna druga część, rozmowa z Bogiem, nagrywamy, tak wiecie, Paweł jest za granicą, mieszka za granicą, jestem z nim umówiona, najlepiej to by było o 5 rano, dla mnie troszeczkę jest za wcześnie, bym była nie całkiem przy sobie, nie wiem, ale na 6 godzinę rano, także te odgłosy, ten szum, co słyszycie, czy to jest od wiatraka w moim laptopie, nie wiem, już mój syn z mężem wczoraj poprosiłam tam, zrobili mi, żeby w najlepszym kwalitecie mogła Wam dać. Do tego jest jeszcze pomocny Władysław, którym jemu wysyłam i on tam jeszcze oczyszcza, jakby jakiś pogłos był. Także robimy to, wiecie, że przez Skype'a nie jest tak doskonale. Jak teraz ja mówię, tam przychodzą z eteru różne też odgłosy, są wtrącania się czy wyłączania. Także to nie jest najlepsze wyjście, nie? Ale żeby Wam na ten moment podawać, po prostu staram się jak mogę, żeby do Was dochodziły rzeczy, których chcecie się dowiedzieć, rozważyć, prawdę poznawać. Tak jak ja powtarzam, wszystko słuchaj, wybieraj prawdę sam, odczujesz to sercem, odczujesz to Twoją świadomością, dusza rozpoznaje prawdę i zaczyna w tym kierunku szukać. Teraz, co mnie troszeczkę zadziwiło, jeżeli oglądacie gdzieś tam jakieś informacje, jakieś sesje, czy jakieś
nie wiem co, to sprawdzajcie po prostu datę nagrania u mnie i sprawdzajcie gdzie indziej, bo zauważyłam, przysyłacie mi, zawiadamiacie mi, po prostu powtarzają się informacje, które tutaj się u mnie dzieją, które są przekazywane poprzez regresję i są tylko rozbudowane, wymieszane lekko, ale chodzi o to samo. Także mi to jest obojętnie, jeżeli ktoś z tego korzysta, ale żeby nie mieszać, nie ten, bo ta czystość zawsze zostaje raz podana, a reszta, co tam zaczyna być mieszanie, coś tam kombinowanie, to nie wiem, sami se rozpoznajcie i to jest wasza wolna wola, zaznaczam. Teraz jeszcze chciałam przejść do zmian, które widzicie, co się dzieje. Zmiany są wszędzie, na całym globie. Każdy omywa ręce, naukowcy wymyślają coś, naukowcy nie mają absolutnie pojęcia, oni to z różnych prób, z różnych tam, nie mają tej możliwości, żeby nam powiedzieć prawdę, tak? Dlatego prawda jest troszeczkę inna. Sami obserwujecie, co się dzieje, byliśmy oszukiwani, że klimat się oziębia, przyjdzie lodowiec, to przyjdzie, to jest ocieplenie globalne, tak? Także jest, to jest jedna wielka bzdura. Wszystko się reguluje samo, to są wpływ człowieka jest tutaj, odgrywa bardzo dużą rolę. Człowiek jest brudasem, zaśmieca, co się da zaśmiecać, z tych śmieci potęgują się śmieci, tak. Chemia jest na pierwszym miejscu, chemia z góry, chemia z dołu, chemia do ciał, bo wszystko, co używamy, jest wszystko teraz z chemią, jest. Dlatego przykro mi bardzo jest, że dużo rolników, dużo prywatnych osób, że rezygnuje po prostu z prowadzenia czystej żywności, ekologicznej żywności, taka jaka była kiedyś. Marchewki były powykręcane, ale były zdrowe. Teraz przez ten sztuczny, ja nie chcę wymawiać tych słów, musi być wszystko proste, wszystko błyszczące, to wiecie, że to nie jest nic naturalnego. Jabłka, robak nie ruszy, gdzie jest chemiczne, tak? Tam, gdzie robak siedzi, jedzcie, to jest zdrowe. Czy śliwka, jabłko, to sami znacie to z dzieciństwa, tak samo. Teraz rzadko się kupi, gdzie robak jest w środku i to jest bardzo przykre, nie? To znaczy, że już naturalnego nic nie mamy. Ale bym się bardzo cieszyła, jeżeli każdy by miał możliwość, bo macie domy, macie, dużo ludzi mają domy, mają ogrody, pielęgnują to dla oka, ale nie po to, żeby tam jakaś kura chodziła, żeby wam to jajko dała, żeby sobie pietruszkę mogła zasadzić, to co potrzebujesz do po prostu do codziennego życia, nie? Tylko się lata za tym, po to do pracy się goni, żeby te pieniądze zaraz zanieść gdzie indziej. A z tych nasionek, które grosze kosztują, możecie mieć cudowne rzeczy, zdrowe rzeczy. To, co pragniecie, to żeby mieć coś pod ręką. Także rozważcie to bardzo dobrze. Pielęgnujmy po prostu. Natura jest natura, nam daje wszystko. I potrafmy to po prostu wykorzystać. Jak sama coś pielęgnujesz, nie zatrujesz tego, to jest wiadomo, podbasz o to, tak? Jak codzienna kąpiel czy prysznic, też dbasz o twoje ciało, dbaj o twoje środowisko. Są silne wiatry, są silne wichury, są dziwne chmury na niebie. Ja mam 61 lat i pamiętam z dzieciństwa, duża różnica jest, jak dzień do nocy się mówi. Takich chmur, które w tej chwili obserwuję ostatnie lata, a od dwóch lat to jest nawet jeszcze dziwniejsze, te chmury są. Także ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam takiego wschodu, takiego zachodu, takich chmur, takich wichur, takich znienacka rzeczy. Kiedyś była burza, przyszła, deszcz był ciepły, latem latało się po tych rynsztokach, jak to się mówi. I to było fajnie, a teraz to jest wszystko jest dziwne. Zobaczcie, w tych krajach, gdzie nie było śniegu, jest śnieg. Tam, gdzie nie było upałów, są upały. Tak, wszystko się zmienia. Także
do tego dochodzi cykl kosmiczny, cykle kosmiczne, dochodzą do zmiany tak samo. To jest wszystko, nie patrzmy się na jednego, że człowiek tylko jest winny, człowiek jest współwinny, ale przychodzą odgłosy z kosmosu. Ziemia nie może zaniknąć, bo wiadomo, w tym łańcuchu nie może, po prostu będzie reakcja na cały wszechświat. Dlatego jesteśmy obserwowani. Nie muszę o tym mówić, jak czytam już jakieś tajemnice, że ktoś tam chce wydać o UFO. To jest bzdura, macie oczy, widzicie. Tyle jest na YouTube, w internecie macie wszystkie dane. Jakby to nie wierzyć, czy się trzymać jakiegoś tam naukowcom, czy astronomów i tego, nie wiecie. Ja nawet jestem tego pewna, że karty astronomiczne są fałszowane, nie są prawdziwe. Teraz patrzę też na nie, bo tych gwiazd po prostu nie ma. Czy on jest przez te chemtrails, przez inne metody przykryte, albo Ziemia już jest w innej konstelacji. Po prostu tego już nie ma, to nie istnieje. Dużo z was pamięta z dzieciństwa, zimowy czas, to było jedna świecąca się migające niebo. Tego nie ma, teraz jeszcze jest zimowy czas i tego nie zobaczycie. Ja mieszkam tu, gdzie nie mam latarni. Ja mam czyste niebo po prostu do oglądania, bez jakichkolwiek zakłóceń. Tego nie ma. I tą różnicę ja mówię o sobie, ja nikomu nic nie wmawiam, ja mówię o moich obserwacjach. Obserwuję wschód słońca, obserwuję zachód słońca. Jest wszystko, jest inaczej. Nawet jak słońce zachodzi, to te chmury, które jakieś tam, czy chmurki są, to jest niesamowite. Te chmury są czarne. Czarne jak ter. Nie? Ter się mówi po polsku. Tak. Zanim będą czarne, to czerwone, jak z ognia i potem one się robią czarne przy zachodzie słońca. Tego to ja nie wiem. Kiedyś to chmurka była biała, jasna, jaśniejsza albo lekko ciemniejsza. A to jest nienormalne. Przy tym, tak wiecie, bo to już też jest powiedziane, a z moich informacji, że już te cykle kosmiczne zmieniają rezonancje, zmieniają planety, planety się przechylają, planety się prostują. To są, my za naszych żyć tego nie doznamy, bo to jest, ma długi czas do tego, ale to się dzieje, tak? Dlatego jakby planeta stała prosto, by był inny klimat, jest przechylona, mamy też inny klimat, tak? A tym bardziej, że jest dążone do tego, żeby i to nawet zakłócić, żeby ktoś coś chce robić, ma się tutaj za Boga i coś chce tam kombinować, co po prostu nie wolno. Całe uniwersum jest pod kontrolą właśnie Stwórcy i tak dalej, to z takimi kręgami idzie. I to ma iść w dobrym. A jak my zaczynamy mieszać, to niestety dojdzie do eksplozji, tak? I nikt z tego nie skorzysta, nawet Góra z tego nie skorzysta po prostu. To jest tylko, my stwarzamy im kłopot. Mam nadzieję, że rozmowa z Bogiem pójdzie jeszcze głębiej w tematy. Ja się nie przyszykowuję do żadnej regresji, do żadnej sesji. Ja po prostu jestem przyklejona do tej sytuacji, która powstaje. I ja wizualnie, ja widzę i tworzą mi się pytania, bo to jest moja pomoc, że ja mogę to zobaczyć i mogę pytać, tak? I pytania przychodzą samoistnie. Ja pytań nie mogę przyszykować do chyba że jak robię prywatną, to jest coś innego, żeby coś tam wtrącić, tak? Ale tak jest najciekawsze zawsze, jak ta sesja jest prowadzona po prostu odgórnie, oni mówią coś, wątki są, tematy są. Niektórzy z was mają pretensje, że te tematy są urywkami, że ktoś mi tam pisze, że Wezius to nie jest Wezius, to jest Samuel jakiś, że to reptile tutaj mówią w centrum, także z lekkim klauna śmiechem mogę do tego dodać po prostu tych informacji. Nie wiem, macie tam od jakichś innych źródeł tych reptyliańskich, porównajcie sobie, czy
po prostu, nie wiem, mi szkoda nie zna to słów jest, bo moim zadaniem jest całkowicie co innego, jak dyskutować o jakichś innych stworach, innych przestrzeniach, które po prostu mnie nie interesują. I powtarzam, wiem, że to, co ja robię, jest dobre. To, co ja robię, pomaga ludziom. To, co ja robię, ludzie się odkrywają, rozwijają się węzły, odchodzą blokady. Tak jak zapowiadam, mam no, na palcach, na palcu jest za dużo. Do tej pory przez moje długie, długie doświadczenia, jeżeli ktoś ma problemy wejść w ten stan, hipnoza to jest całkowity stan spokoju. Także ciało w tym momencie odpoczywa sobie. Jest całkowity relaks. Jest to bardzo przyjemny stan, bo w tym czasie też wpływa energia z boskiego źródła do ciała. I wtedy ona się rozprzestrzenia. Jak ciało nie ma żadnego spięcia, napięcia, jest jakby roztopione, każdy mięsień. I to ma sens. A świadomość, dusza, jako dusza, świadomość, to jest jedność, idzie wtedy sobie w podróż. I to jest bardzo bezpieczna podróż, bo dusza po prostu, ona wraca do swoich informacji, ona wraca do tego, co nie mogła, po prostu to zablokowanie, to ziemskie, ten umysł, nie dał powrócić, dlatego nie mamy tych wspomnień też, tak? I w tym momencie możemy. Nie bójcie się jakiejś hipnozy, bo hipnoza to słowo samo robi, no ktoś mnie zahipnotyzuje, tak, jakiś show jest tego, bo jest tego pełno i to jest głupie. Ja odpycham to rękami i nogami, jakieś show sobie robienia, pośmiechowisko z ludzi. To jest poważna sprawa, stan hipnotyczny, ale nie bójcie się tego, że jeżeli w tym stanie całkowitego uspokojenia się, że zaczniecie mówić samodzielnie coś, czegoście by nigdy w życiu nie chcieli powiedzieć. Znaczy się, chodzi o wasze tajemnice, o jakieś wydawanie czegoś. To jest głupota. Każdy słyszy mój głos, każdy wie, świadomie odpowiada. Nic nie powie, czego nie chciałby w życiu powiedzieć. Ma się pod kontrolą, dusza tylko daje przekazy i odpowiada na pytania. Dzieje się nieraz tak, że ktoś jest w hipnozie, to się dzieje dużo razy, i widzi niesamowite przestrzenie, kolory, pejzaże, istoty duchowe i po prostu nie mówi tego. I ja się po regresji dopiero ta fascynacja, to opowiadanie, więc się pytam, dlaczego w czasie nie mówisz? No nie w stanie, bo tego nie da się przetworzyć na język ludzki, tych kolorów nie istnieje, to nie ma tutaj na ziemi. Ale ja zawsze powtarzam, no mów, co widzisz, bo tam nie jestem, musisz przekazać, ale są trudności właśnie z przekazaniem, czy przerobienie na słowa, tak jak widzicie w tej hipnozie z Pawłem, rozmowa z Bogiem. Wezus był po prostu przekazicielem od rada dojrzałych, to jest ta świadomość, to jest stwórca, która z tych różnych istot kazali, nie rada starców, rada dojrzałych. I dlatego Paweł nie mógł tego przekazać, co do niego dochodziło. Dopiero Wezus mógł mu tym sposobem, z którym się komunikuje ze mną i z innymi, tym sposobem mu po prostu przekładał tak, że Paweł rozumiał. I to jest świetne. Ciekawa jestem na tą następną, sama już jestem taka podniecona tym wszystkim, bo to są cudowne sprawy, głębokie wejścia. Także jeszcze zwrócę na to uwagę i to jest bardzo fajny przekaz, żeby nie używać słowa stary. Stare to może być
jakiś stary płaszcz, który już zużyty jest, coś starego, jakieś starocie, tak, to dotyczy materialnych rzeczy. Ale nie używajmy między sobą jako człowiek, stary, starzec, staruch. To jest brzydkie. Właśnie jak Bóg, Stwórca, przykazał dojrzały. Bo dojrzałość to jest, jest związana z, przez całe życie, ile doświadczeń się zrobiło, ile informacji wpłynęło, tak? Ile było zamieszań tego wszystkiego. I każdy wybiera dla siebie co najlepsze. I mam nadzieję, że tak jest. Dlatego zbieramy doświadczenia i jesteśmy dojrzali. Dojrzali z każdym wiekiem im przychodzi ten czas, coraz głębszy w naszym życiu, coraz dłuższy, my doświadczamy. Jesteśmy po prostu dojrzali. Także nie musi tak być, że ktoś po 60, czy 70 lat, czy 80 powie do jakiegoś młodszego, ty gówno wiesz, bo ja przeżyłem. To się z tym nie zgodzę. Te młode dusze, które przychodzą właśnie bez jeszcze tych doświadczeń ciężkich, które my, nasza generacja robiła, on ma więcej informacji, ma może więcej doświadczeń, bo przyszedł z czegoś czystego. Nie mówię, że wszyscy z czystości przychodzą, żeby powtarzać bałagan, ale oni, trzeba się przysłuchać właśnie tym młodym. To są odnowiciele, to są buntownicy. Oni wiedzą, że nie chcą tego i tamtego. Ja mówiłam, nie chodzi tylko o jedzenie, to chodzi o rządzenie, o politykę, o wszystkich. Oni po prostu nie przyjmują tego. I słuchajmy ich. Ja nie mówię, nie znam tego słowa, czy to jest indigo, czy to jakieś kryształowe, czy coś. Nie znam tych słów i nie było mi przekazane. To jest, być może zostało to wymyślone słowo, żeby dać jakiś kierunek czemuś, żeby to zrozumieć. Dlatego tak samo jak w tym momencie, jak ja się pytam istoty duchowe, czy mi podasz jakie imię, czy masz jakieś imię, żeby mogła się z tobą komunikować, bo dla mnie jest łatwiej wtedy. Tak. Dlatego są podawane imiona takie, które ja rozumiem i zapamiętam w trakcie kontaktu. Dlatego te nazwy dzieci, czy to indygo, czy kryształowe, czy też zostało też nadane, żeby można było odróżnić to, czy tamto. I to nie jest złe, tak? Tylko ja mówię sama, nie mam tych informacji. Być może zapytam się o to, może dostanę wyjaśnienie. Dużo, jak widzieliście, już była regresja, gdzie miałam od kogoś tam pytania. I to były pytania, które wydrukowałam i czytałam, że świat duchowy nie zna tego. Jeżeli oni nie znają, to znaczy, że to jest coś wymyślone przez człowieka. Ktoś coś stworzył, także jak sami wiecie z doświadczeń, że jest mnóstwo religii, ich odłamów, są sekty, są jakieś guru, są. Każdy przychodzi z jakąś wiedzą i chce coś opowiadać, ten ma kontakty z Michałem, Archaniołem, ten ma z jakimś tym, tamtym. I dobrze, ja nie mam żadnym świętym, ja mam z Wezjusem od dziecka malutkiego. Kto historię czytał, moją książkę polecam, za darmo rozdaję pierwszą część, to wie, o czym ja mówię. Ja, tak mówiłam, nie znam żadnych warsztatów, żadnych kursów, żadnych guru, żadnych wyczytanych informacji. To, jak ja się rozwijałam, to jest rozwój 60 lat, pomijam dzieciństwo i młodość, mówię o 40 latach mojego rozwoju, to trzeba do tego dojść i trzeba to przejść. A droga była niełatwa, bo była dla mnie niezrozumiana. Ja nie miałam nikogo, z kim mogłam o tym rozmawiać, nie mogłam nikomu zadać pytania. Tak? To wszystko się działo, szło tak, droga po kolei, kroki krokami. No dzisiaj ja nie mówię o tym, że ja wiem wszystko, ja bym chciała wszystko wiedzieć. Gdzieś tam to jest. I jeżeli przychodzi informacja, to odkrywam, wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Na tej podstawie też, jak ktoś mi przysłał jakiś link, obejrzyj to, zobacz to. Ja tylko zobaczę tytuł albo
odbieram tą energię i ja nie otworzę tego, bo wiem, że to jest niedobre i to może mieć na mnie wpływ. I nawet nie gniewajcie się, jeżeli wam nie daję odpowiedzi, co ja o tym sądzę, bo jeżeli nie obejrzę, nie mogę o tym sądzić. Ja nie osądzam nikogo, nie sądzę o niczym, ja tylko wierzę w to, co ja dostaję i wierzę w to, co ja robię. I to jest mi bardzo ważne i ja wiem, że to jest pomoc dla każdego i zachęcam, nie bójcie się ani regresji, tylko przyglądajcie się, musicie zdobyć u kogoś zaufanie, dowiadujcie się. Nie wszystko jest dobre, co świeci, nie wszystko jest złotem, co świeci, więc wpierw informacje zdobywajcie, nie hop sala, bo ja chcę. I przede wszystkim do regresji trzeba być przygotowanym psychicznie, odsunąć myśli. Ja się cię pytam, czego oczekujesz ode mnie, tak? Bardzo ciekawe jest i od razu odpowiem, nie oczekuj niczego, nie wolno ci niczego oczekiwać. Nie pytajcie się o, czy będę bogata, czy ja tam odziedziczę, bo to jest nieważne. Świat duchowy, jego nie interesuje nasz materializm. To chodzi o coś innego. Także przygotujcie się, wolne od jakiegokolwiek oczekiwań i wtedy przychodzi stabilizacja i wtedy leciusieńko wślizgniesz się w ten stan właśnie tego odpoczynku, relaksu. Bo kiedy dusza poczuje to uwolnienie tego ucisku, tak, cielesnego, fizycznego ucisku, wtedy dusza odczuje tą wolność i te informacje wydaje i może się powiązać ze światem duchowym, z przewodnikiem duchowym. Tak? Nie mówię, że za pierwszym razem poznasz przewodnika duchowego, to nie jest powiedziane. Sama dopuszczasz, albo otwierasz drzwi, albo jeszcze trzymasz zamknięte. To nie zależy od świata duchowego, zależy od każdego pojedynczo. Żeby do tego się nawet przyszykować, po to ja nakręciłam, nagrałam. To jest trans ze mną. Mam od was bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo pozytywnych, nie mam żadnej negatywnej. I tu się właśnie zaczyna, to jest początek, nawet przygotowanie do późniejszego hipnozy. Tu jest uzdrawianie samego siebie, poznanie własnego ciała, swojego wnętrza, po prostu oczyszczania, to jest nasz dom. Ja mam mój dom, jest moje ciało, jak każdy z was. I tutaj oczyszczasz wpierw to. Wchodzisz w całkowity stan relaksu. I wtedy przychodzi ten moment, że możesz, ale to się dzieje prawie u wszystkich, twój przyjaciel duchowy, twój opiekun duchowy schodzi. Osobiście możesz się przytulić, poczuć. Dostajesz informację. Zaczynasz wtedy po tym transie widzisz siebie samego, w jakim stanie jesteś. Jaką radość się otwiera. Zachęcam, polecam. Te nagrania, te płytki, jak to się mówi, płytki, nie CD. Wiem, z CD, są u Ani i Agnieszki w Polsce, tam zamawiajcie, a z innych krajów u mnie bezpośrednio, także zachęcam. I właśnie dlaczego zachęcam? Zrobiłam to nagranie po prostu dlatego, że to nagranie jest, to były spotkania, nawiązywania kontaktu z Fesiusem i on do dzisiaj mówi o tym, że mam znowuż, to było moje, wam przekazałam, bo mi powiedział, że to każdy może, to nie znaczy, że z nim się spotka, bo wiecie, że jest moim przewodnikiem duchowym, każdy ma swojego, nie ma nic, co nie ma przewodnika duchowego. Zwierzęta też mają swoich przewodników, innej postaci, z innych poziomów, ale mają. Dlatego zrobiłam to dla was, to, co mi się przydarzyło i dalej działa. Działa u innych, ci co zakupili te płytki, wiedzą o czym ja mówię. I co jest najciekawsze, że możesz co dnia słuchać, wejdź w ten relaks, znajdź tą godzinę czasu dla siebie, to jest bardzo ważne, odkrywaj siebie, uzdrawiaj i rozmawiaj z swoim przewodnikiem duchowym. Co jest ciekawe, za każdym razem przeżywasz coś innego. I to jest ciekawe, bo mam zgłoszenia, ludzie rozmawiają ze mną,
Także niesamowite rzeczy się dzieją, tak. Bardzo przyjemna sprawa, że przez Skype'a z tymi osobami, których ja robię, ich znam dogłębnie. Także ludzie się zgłaszają i pytają o to, czy z nimi robię. Po prostu tego, kogo nie znam, to mam z tym problem i to jest ryzyko. Ja muszę mieć pod rękami albo z tą osobą, którą znam dogłębnie i wiem, co ja robię i wiem, kim jest ta osoba. I dlatego Paweł też tu osobiście będzie. Będę jeszcze głębszy miała z nim po prostu tematy. Bo ciężko jest poruszać coś, co ja muszę nad tym mieć po prostu sytuację opanowaną, nie przez szybkę i przez kamerę, tak? Także, kochani, jeszcze raz zapraszam Was do Centrum Harmonii. U nas już się zaczyna wkrótce lato, sezon. Także łączycie sobie urlop tutaj z zajęciami, z hipnozami. Wszystko, co jest podane, jest w cenie. Nie musicie nic dopłacać. Jest wycieczka w góry. Mój syn prowadzi do kryształów. Jeżeli chcecie kryształy ze sobą zabrać, to zwracam uwagę, musicie mieć walizkę, bo w podręcznych bagażach nie wolno przewozić takich przedmiotów, a to w ogóle kryształów, nie? Zabiorą na lotnisku. Obserwujecie? Wiecie? Doświadczajcie sami. Tylko proszę o rezerwację. Marzec już mam pełny. Nie przyjmuję. Ale jeszcze teraz w lutym, jeżeli ktoś ma ochotę. No i od kwietnia, w maju też mam, ale mam wolne terminy. Także jeżeli chcecie, zapraszam. Co chodzi do olejku? O olejku już tyle razy mówiłam. Olejek jest, który chroni też. Jest w Polsce Ania, Agnieszka i do każdego zamówienia, kto jeszcze nie ma książki ode mnie, dostaje gratis. A drugą część jestem cały czas w przygotowywaniu. Nie gniewajcie się, że jeszcze nie. Ja zapowiem, jak będzie. Będzie tak samo nagrane na CD, na płytkach. Moja książka już nie wydaje, bo jest dla mnie nieopłacalna, bardzo duże koszty są przy tym, a mozolna sprzedaż i dlatego ja muszę wpierw inwestować, żeby wydać i tego już nie zrobię. Teraz każdy ma odtwarzacze na słuchawki i to będzie, to jest książka słuchowa i połączę tą pierwszą i będzie druga płyta z resztą do dzisiejszego dnia, a jest tego mnóstwo, nieokreślony zasięg informacji z mojego życia, także bardzo mozolnie to idzie, bo jestem i to mam tu do czynienia i gości mam, także proszę o zrozumienie, nie zawsze jak coś się chce, musi być na ten termin, nieraz jest, a to nic nie ucieka, tylko się przesuwa, ale to będzie i ja dam znać, jak będzie gotowa. Tak samo z Niemiec, proszę zamawiajcie olejek u Doroty Kubas. Ona ma, nie musicie u mnie zamawiać. W USA ma Beata. Także zamawiajcie tam. Nie wysyłajcie tutaj zapytań, bo macie tam u siebie. Także w Kanadzie ma Piotr. Ten słynny, coś w tym jest. Ma Piotr olejki, u niego się w Kanadzie teraz zgłaszajcie zamówienia tam. I na mojej stronie jest podany kontakt do niego i tam proszę u niego. Tak samo jak w Austrii, tak samo Joanna ma moje olejki, zamawiajcie tam, czy Szwajcaria, bo to jeszcze jest solny kraj, nie? Szwajcaria. Zamawiajcie proszę tam, nie. Z Włoch, może wam będzie też łatwiej też tam zamawiać u Joanny, także zapraszam. Na mojej stronie www.mea-oleum.eu macie listę po prawej stronie dystrybutorów w tych krajach, gdzie są. W tych krajach, gdzie nie ma, to zapraszam albo do współpracy, albo zamawiajcie prosto u nas. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę,
tutaj, jak widzicie, są orgonity. I to jest, no, jest coś innego jak orgonity, które się kupuje, bo tutaj to są nasze orgonity. Hiszpanka je robi dla nas, ale to jest od nas, to jest nasza myśl, to jest logo naszego Centrum Harmonii, kwiat lotosu i też ma swoje działanie, bo myśli tworzą i myśli dają energię. To, co jest twoje, to coś w tym jest. Także ma Ania i Agnieszka w Polsce orgonity. Tam zamawiajcie, w Polsce zamawiajcie u Agnieszki, u Ani. Oleje, książkę dostajecie przy zamówieniu. No i przede wszystkim u nich tak samo są trans z Gracjana. Zapraszam serdecznie. Także kochani, dużo się dzieje, dziać się będzie. Informacje na bieżąco Wam przekazuję. Także jeżeli świat duchowy nie chce jeszcze coś przekazać, bo na ten czas nie jest jeszcze dla publiczności, żeby nie wywołać tego czy tamtego, także miejcie cierpliwość, nie psioćcie na nich, nie oskarżajcie ich. Oni wiedzą, kiedy jest na to czas. Tylko my, człowiek, jesteśmy niecierpliwi, chcemy teraz. I już to nie istnieje. Pamiętajcie o tym. Ciemne siły nie śpią. Robią się coraz bardziej agresywniejsze. Dlaczego mogę wytłumaczyć? Bo kiedyś byliśmy barankami posłusznymi. Wszystko żeśmy brali, co było nam odgórnie. Teraz budzimy się. Już nie ma tych posłusznych baranków. Stajemy się samodzielni. Informacje odkrywamy, informacje w sobie też odkrywamy, to znaczy to budzenie się, powrót do domu, coś, co jest ponad nami, co było nam to zamulone, nie mieliśmy dostępu i zwracajcie na to uwagę, dużo ludzi, którzy są pod wpływem ciemnych sił. Próbują teraz, robią się, mówię, agresywniejszy i próbują wciągać inne dusze po prostu na swoją stronę. Poprzez zamieszanie, poprzez kłamstwa, poprzez umawianie. Także słuchaj mnie, co ja mówię i posłuchacie się i już jesteście przeciągnięci, zostawiacie wszystko, to co prawdę, żeście odkrywali, poddajecie się z powrotem. Albo jesteście na nowo zdobywani, albo całkiem jako nowe doświadczenia, ale w złym. Dlatego proszę o ostrożność, nie wdawajcie się w żadne bzdury, w jakieś pomówienia, oskarżania, kłamstwa, a to idzie bardzo szybko. Ludzie się są nerwowi, niecierpliwi i dają się szybko wrobić w jakieś niepotrzebne sytuacje, z których ciężko wyjść, bo tam, gdzie zrobicie odstęp, to co było dobre, przejdziecie, posłuchacie się tego złego, to tam wrócić do dobrego bardzo ciężko. Do złego szybka wpadka jest, ale powrót do dobrego. Każdy ma tą drogę otwartą i jest serdecznie witany, ale ta droga jest bardzo, bardzo, bardzo skalna i kująca. Wierzcie mi, mówię to dużo, dużo doświadczeń z ludźmi. Także, kochani, na ten moment zostańcie zdrowi. Pamiętajcie to, co ja mówię od serca, to, co Wam daję, ja daję to od serca. Zapraszam na następne nagrania i informujcie się. To, co dostajecie, rozważcie i porównujcie z własnymi informacjami, jakie macie w sobie, jakie ma dusza. I na tym, kochani, zakończam. Do usłyszenia. Nagranie o AL wchodzi, także już jest przygotowany. Wszystko jest, tylko na wszystko musi być odpowiedni czas. Ja wiem, że jestem tą przeszkodą, która nie może przeskoczyć coś, ale muszę iść z tym wirem po prostu, który tutaj jest, się dzieje. Niektóre rzeczy są ważniejsze, jak to, ale to jest wszystko przesunięte, ale nie, że nie będzie dostępne. Także
na ten moment jeszcze raz zostańcie zdrowi. Pamiętajcie o olejku, o organicie, o transie ze mną i od serca. Zostańcie zdrowi. Namaste.